Proszę Państwa, w rejonie Placu Ratuszowego znaleziono te oto klucze. Szukają one swojego właściciela już od poniedziałku. Oprócz pęku kluczy jest również pularesik, skórzany brązowy pularesik. Komunikat o tych kluczach jest również podawany w radio Jelenia Góra. Jeżeli ktoś z Państwa rozpoznaje w nich swoje klucze, proszony jest o kontakt z naszym studiem. Ulica 1 Maja 60. Telewizja przestaje być monopolem. W całym kraju powstaje coraz więcej stacji telewizyjnych. Odwiedziliśmy współpracujące z naszą telewizją studio telewizji kablowej w Bolesławcu, które obchodziło niedawno pierwszą rocznicę swojej działalności. Popatrzmy. W programie wyborczym do samorządu jedna z grup, a konkretnie grupa Komitetu Obywatelskiego przy pośle, zakładała powstanie takiej telewizji. No, jakoś wszyscy się śmiali z tego, jak w Bolesławcu może powstać telewizja, że nie jest to takie łatwe i tak dalej. W każdym razie dzięki kilku zapaleńcom okazało się, że było to możliwe do zrealizowania. W tej chwili mamy dwie osoby na etacie. To jest właśnie kolega Janek, kolega Darek. A pozostała grupa to przeważnie ludzie, którzy pracują społecznie. Telewizja została włączona do Bolesławieckiego Ośrodka Kultury. W związku z tym no, dosyć dużo ludzi pomaga społecznie pracowników Bolesławieckiego Ośrodka Kultury. Takim szefem naszej telewizji, może od spraw technicznych, jest Bogdan Pieliński. Mamy również jeszcze drugiego specjalistę, Andrzeja Czarcińskiego, jeżeli chodzi o te sprawy techniczne. Natomiast pozostali pracownicy to wszystko ludzie, którzy pracują społecznie, poświęcając sporo czasu na to. Może dodam jeszcze tylko, że merytoryczną opiekę nad programami telewizji lokalnej prowadzi dyrektor Bolesławieckiego Ośrodka Kultury, pani dr Danuta Maślicka. Możemy się pochwalić, wydaje mi się, poziomem programów bolesławieckiej telewizji. Są to programy dobre technicznie, odkąd są realizowane na sprzęcie Super VHS, dopieszczone i dopracowane dzięki zapobiegliwości kolegi, a jednocześnie omawiające bardzo ciekawe problemy miasta. Do tej pory praktycznie, może inaczej, bardzo rzadko praktycznie spotykamy się z uwagami krytycznymi na temat programu telewizji lokalnej. Także uważam, że telewizja ta w tym mieście jest jednym z powodów do dumy. Telewizja nasza działa rok czasu. Mamy nadzieję, że w perspektywie okaże się to kroplą w morzu. To znaczy my chcielibyśmy bardzo, życzymy sobie, żeby telewizja nasza funkcjonowała bardzo długo, po prostu tak długo, jak będzie to możliwe. Rozwijała się, rozwijała swoje wyposażenie techniczne, rozwijała się merytorycznie, żeby pracowało tu więcej osób, żeby było więcej środków finansowych na robienie coraz lepszych programów. Chcielibyśmy bardzo nawiązać współpracę z innymi telewizjami działającymi w sieci kablowej, bo wydaje nam się, że jest to najlepsza droga po prostu do rozwoju telewizji lokalnych. Wiemy, że takie telewizje są w innych miastach, w Jeleniej Górze na przykład. Także wydaje nam się, że połączenie sił dałoby ciekawe efekty, owocną współpracę po prostu. Wymiana naszych materiałów z innymi telewizjami wzbogaciłaby zarówno nasz program, jak i program innych telewizji lokalnych.